zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Joe Biden, komunista, pierwsze co chce zrobić, jedno z pierwszych co chce zrobić, no to zlikwidować 2 tryliony dolarów w pożyczkach studenckich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No 2 tryliony w pożyczkach studenckich, no to są nieprawdopodobne pieniądze. To jeżeli tak się pomyśli, no to powiedzmy 1 000 to są 3 zera, milion to jest 6 zer, bilion, czyli miliard po polsku to jest 9 zer, no i trylion to jest 12 zer i to jest, czyli 2 z 12 zerami, to jest nieprawdopodobna ilość pieniędzy. I jak to się stało, że w Ameryce studenci byli w stanie tyle napożyczać? No bo to jednak, dlaczego te szkoły są takie drogie? No te szkoły są takie drogie, teraz najdroższe szkoły, no to chcą powiedzmy 40, 50, 60 tysięcy, 70 tysięcy nawet za wikty opierunek. Szkoły stanowe to biorą po 25-30 tysięcy za rok, czyli to jest 2-3 tysiące za miesiąc. I to są w porównaniu, powiedzmy, do średniej krajowej pensji, no to są nieprawdopodobne sumy. No ale dlaczego tak się stało? No tak to się stało, że rząd, kongres w zasadzie doprowadził do tego. Debile z kongresu, politycy z kongresu doprowadzili do tego, że przez ostatnie 40 lat uniwersytety podnosiły czesne, czyli ten tuition, praktycznie rzecz biorąc 2 razy szybciej niż inflacja, czyli nie nawet z inflacją, nie mniej niż z inflacją, tylko 2 razy więcej. W latach 1980, no to dwuletnie studia po 12 latach szkoły, no bo w Ameryce 4 lata szkoły podstawowej, 4 lata średniej i 4 lata wyższej, czyli ten tak zwany high school, to się kończy 12 lat. No i później można było wziąć studia dwuletnie, no to one kosztowały około tam 600-700 dolarów za rok, 1000-1500, to nie były duże sumy. Czteroletnie, no to kosztowało około 2500. No porównując do zarobków, no to w 70 roku, no to mechanik, powiedzmy, zarabiał tam dolara na godzinę, czyli powiedzmy 2000 rocznie. W latach 80. no to benzyna kosztowała sporo mniej niż dolara. Ludzie zarabiali po 3-4 dolary. Także to nie były jakieś duże sumy. Większość z tych ludzi, którzy kończyli studia w latach 70., 80., no to opowiadali, że w zasadzie większość z nich, no to pracowała w czasie szkoły tej 12-letniej po godzinach, trochę na wakacjach pracowali, trochę sobie dorabiali, rodzice dokładali. No i w zasadzie kończyli studia, no i mieli czyste konto po skończeniu tych czterech lat studiów. No a teraz jest 2 tryliony. Zaczęło się to od kongres. Kongres doszedł do wniosku, że musi się za to wziąć. No i oni założyli tak zwany Student Loan Marketing Association, czyli Sally May, no bo student loan to Sally, student loan, Sally i May, czyli Marketing Association. No i to było coś takiego, że to było półprywatne, półpaństwowe. Państwowe było w sensie tym, że kongres użył pieniędzy podatnika, żeby gwarantować bankom zarobek, no i gwarantować to, że jeżeli studenci nie będą płacić, no to banki nie będą tracić. Czyli w zasadzie podatnik dał pieniądze bankom, żeby banki mogły brać pieniądze od podatnika jeszcze więcej, czyli brali pieniądze, pożyczali jeszcze więcej.
No i wtedy co to się stało? No stało się to, że jeżeli ludzie nie musieli oszczędzać pieniędzy, żeby zapłacić na bieżąco, tylko mogli dostawać pożyczki, no to wiadomo, jak to jest z pożyczkami, tak? Pożyczki to się nie patrzy, ile jest długu, tylko patrzy się, ile się spłaca miesięcznie. I dokładnie ten bandytyzm ekonomiczny kongres zrobił z pożyczkami w latach 1980-90. Z nieruchomościami, no bo nieruchomości były, też kongres kazał pożyczać, bo powiedział, że powiedzmy banki nie pożyczały tam niektórym mniejszościom, szczególnie czarnym. No i później pożyczki wszyscy dostawali i wtedy ceny domów poleciały strasznie w górę, bo przed tym ingerencją kongresu, no to dom kosztował tyle, ile mógł kosztować, ile rynek mógł wycisnąć. No a kto mógł kupić? No ludzie nie mogli za bardzo kupić, no bo musieli mieć 20% zaliczki. To tylko kupowali ci, którzy odłożyli te 20% zaliczki. No i bank dawał im 80%. Także nie było za dużo kupujących i nie było za dużo sprzedających. Później jak kongres kazał wszystkim dawać pożyczki, no to dom powiedzmy z 30-40 tysięcy zrobił się 40, 50, 60, 70. No i dzisiaj na dzień dzisiejszy, no to domy są po 300, 400, 500 tysięcy. Czyli w dzielnicach, gdzie średnia powiedzmy pensja jest 40, 50 tysięcy. Czyli na dzień dzisiejszy ludzie muszą pracować 9-10 lat i oddać całą swoją pensję, kiedy w latach 80. ludzie potrzebowali pracować około tylko 5-6 lat. Także kongres w zasadzie zrobił z ludzi niewolników. No i tak samo zrobił w wypadku pożyczek na nieruchomości. No i tak samo kongres zrobił komuniści, no bo to demokraci. Demokraci zawsze wychodzą i mówią, że trzeba pomóc studentom. No i właśnie to tak się stało. W 72 roku zrobili tą niby pomoc, pożyczkę dla studentów. No i co tam się dzieje? No i tam się to dzieje to, że Czesne wzraca, opłaty za uczelnie wzrasta. College, coraz więcej ludzi przychodzi do college'u, no bo ma dużo więcej pieniędzy, tak jak z nieruchomościami. Państwo gwarantuje prawie 4% zysku bankom za to, że pożyczają do każdej pożyczki studenckiej. No i ten cały ten Sallie Mae robi dwa razy więcej forsy niż gdziekolwiek co innego by sprzedawał. No i biznes po prostu się toczył. Ci ludzie nawet w tym Sallie Mae, w tej prywatnej przedsiębiorstwie. Oni wiedzieli, że to długo nie potrwa, no bo państwo jeszcze nie dość, że płaciło im te 3,5% rocznie dodatkowo, no to jeszcze płaciło to, co było rata 3 miesięczna. No a w tym czasie, no to, bo to była inflacja i to był kryzys ogólny potężny, no to w tym czasie było około 9%, także oni dostawali 12%. Także 12%, no to nawet ludzie w tej firmie, dyrektor, jeden z tych dyrektorów, to powiedział, że to długo nie potrwa. W 83 roku zaczęli patrzeć, co zrobić z całą kompanią, no bo oni wiedzieli, że prędzej czy później coś się stanie. No i zaczęli patrzeć na pieniądze od inwestorów, zamiast być zależnymi od kongresu, no bo kongres czy łaska państwa, łaska kongresu na pstrokatym koniu jeździ. No i uzgodnili w to, że w 83 roku zaczęli sprzedawać akcje. Firma, która powstała dzięki pieniądzom podatnika, taka półpaństwowa, półprywatna, zaczęła sprzedawać akcje. Później wstąpiła na New York Stock Exchange, czyli potężna, wielka grupa giełdowa.
No i dlaczego oni byli tacy, mieli taki sukces? No bo w zasadzie to mieli wpisane w statucie swojej firmy, że cokolwiek oni nie zrobią, no to państwo gwarantuje. No to jeżeli państwo gwarantuje, nawet w wypadku kryzysu, no to wtedy ta forsa pchała się drzwiami i oknami, inwestorzy kupowali te akcje na lewo i prawo. To po prostu był taki gorący rynek, że to wszystko sprzedawało się jak ciepłe bułeczki, no jak się sprzedawało ciepłe bułeczki, no to i cena podskakiwała. Clinton troszeczkę podszedł do tego, bo się zdenerwował, no bo w zasadzie Clinton, no to tam 91-92 rok, no to w tym czasie to prywatne uczelnie to już zaczęły kosztować prawie 20 tysięcy, przez niecałe 10 lat podwoiło się to. No stanowe powiedzmy wzrosły z dwóch do trzech może, ale tak szybko nie wzrastały. No i Clinton w 93 roku powiedział, dogadał się z kongresem, no i w zasadzie oni obcięli kongres, państwo odcięło swoją pępowinę z tego sali May. No i w zasadzie też zabrali możliwość bankom prywatnym pożyczania, no i Ministerstwo Skarbu powiedziało, że samo będzie pożyczało. Ministerstwo Skarbu wzięło się, mówi, my będziemy pożyczać te pieniądze. No już wtedy te czesne, te wszystkie przez te 10 lat, no to już te podwójna inflacja, to już wszyscy się przyzwyczaili, że to wszystko coraz więcej kosztuje. No i demokraci, socjaliści zgodzili się, że Ministerstwo Skarbu będzie pożyczało, no i pozwoliło decydować uczelniom i koledżom, dawać pieniądze, czy wybierać swój program pożyczkowy według szkół. Także wyeliminowali banki. No i wydawało się, że Clinton osiągnął coś wielkiego, że to miliard oszczędności, że to wszystko jest dobre dla uczniów, no ale to spowodowało chaos. To spowodowało chaos. Wtedy ogólny tych pożyczek studenckich, ta firma Sallie Mae, to w ogóle tam się wszystko poszarpało, tam dwóch dyrektorów zaczęło się przepychać, jedni mówili, co trzeba zrobić, no nikomu się nie podobało to, co Clinton i kongres zrobił, no i wygrał ten jeden, który powiedział, że zaczniemy dawać inne pożyczki. Pierwszy z tych dyrektorów to powiedział, nie, będziemy ciągle pożyczać, tylko zrobimy to jakoś inaczej. No i ten Hugh został dyrektorem w 1993 roku. W 1995 roku akcje po prostu spadły na pysk, no bo to było wielkie jedno zamieszanie. No i ten wywalony dyrektor Lord wrócił, podpuścił wszystkich tych akcjonariuszy, oni jego wybrali. No i dlaczego go wybrali? No bo on powiedział, że nie będziemy się pierniczyli z kongresem, nie będziemy się pierniczyli z bankami, zaczniemy sami pożyczać, będziemy pożyczać tak samo jak Ministerstwo Skarbu pożycza. No i tak zrobili. Te czesne nieustannie wzrastało 2-3 razy szybciej niż czesne tuition. Także od 1980 roku. No i to są dane statystyczne, to są dane z Głównego Urzędu Statystycznego, czyli tu jest Labor Department, czyli Ministerstwo Pracy, oni to pokazują, mają dane statystyczne. W 1997 roku właśnie tego wyrzucili, tego Hugh, i wstawili Lorda. No on ogólnie rzecz biorąc, no to był bardzo oszczędny, no ale zaczął
zaczął zarządzać i zaczął zmieniać bardzo, bardzo dużo. Zaczął promować te, no jako marketing, zaczął promować to do wszystkich Amerykanów, że to jest inwestycja, że to jest inwestycja, że to nie ma znaczenia, ile się płaci, to jest najważniejsze, kiedy ktoś będzie zarabiał dużo więcej, że te kariery będą dużo bardziej płatne. No i tak to się zaczęło. Tak to się zaczęło, że ludzie po prostu brali za tanie pieniądze, brali pożyczki. Co oni jeszcze zrobili? Oni jeszcze zrobili to, że pożyczali ludziom pieniądze, no ale te umowy pożyczkowe, które studenci podpisywali na jakiś tam procent, oni składali tam po 100, po 1000 i całe takie pakiety sprzedawali inwestorom, no bo inwestorzy kupowali, mieli tam parę procent gwarantowane, no i wiedzieli, że to nie upadnie, bo jak upadnie, no to państwo, podatnik w sumie będzie musiał oddać. No i to było nieprawdopodobnie zyskowne. No a poza tym Sally May, oni już nie mieli tych, nie byli zobowiązani. Oni sprzedawali te pożyczki. No już oni nie mieli w swoich książkach tego wszystkiego. Teraz problem był taki, jak przekonać uczelnię. Jak przekonać uczelnię, żeby studenci nie brali pieniędzy od rządu czy z banków. Tyle tylko, żeby brali pieniądze od Sally May. No i oni do tego dołożyli. Sally May powiedział jeszcze, okej, jeżeli będziecie brali pieniądze, jeżeli my będziemy im pożyczać pieniądze, to oni będą mogli pożyczać jeszcze więcej pieniędzy z innej puli. No to koledzy mówią, no tak, no to czyli jak studenci będą mogli pożyczać jeszcze więcej pieniędzy z innej puli, to znaczy, że my będziemy mogli obciążać ich jeszcze więcej, no i będzie jeszcze więcej pieniędzy. No także kongres kombinował, jak oszczędzić, a tutaj po prostu finansiści wyrolowali państwo. No i to wszystko zadziałało po tym, jak ten lord zaczął to robić. No to był w 2006 roku, to był jeden z największych pożyczkodawców. Zaczynał około 1/4 pożyczek studenckich, to właśnie wszystko szło przez Sally May. No i one były gwarantowane. Następna firma pożyczkowa, no to miała tylko 6%, także Sally May miał 25% udziału. Oni mieli w pożyczkach 150 miliardów w pożyczkach, no i też sprzedawali. Także to było nieprawdopodobne, no bo 150 miliardów, no bo to już przez 10 lat, jak to wszystko, przez 10, no więcej przez 10, od 1980, 90, 2000, przez 30 lat. Sally May zdecydowało się sprzedać kompanię w 2007 roku za 25 miliardów inwestorom prywatnym, no bo inwestorzy prywatni zobaczyli, że pożyczki, że uczelnie to jest niezła forsa. Znowu kongres się zdenerwował i kongres powiedział, że nie będzie gwarantował tych pieniędzy tymi podatkami, pieniędzmi podatników. No i stok znowu spadł na pysk, także to już następnym razem zrobił się bałagan na rynku pożyczek studenckich. No to kongres znowu zdecydował, że będzie pompował pieniądze. No banda debili w tym kongresie, szczególnie tych demokratów. Oni po prostu zabierają, dają, zabierają, ingerują w ekonomię, bo w latach 1960-70 państwo się nie wtrącało i ludzi było stać. W latach od lat 1980 państwo się zaczęło wtrącać. No już nikogo nie było stać. Także, że w 2010 roku kongres zabrał tą możliwość gwarantowania pożyczek prywatnych. No i Ministerstwo Skarbu zostało jednym z największych firm, które finansowało. Cała reszta nie miała gwarancji. No i tak to się zakończyło. To się tak zakończyło, że powiedzmy 100, 150
że 2 tryliony dolarów Biden chce skasować. To jest makabra. To wszystko jest właśnie przez Bidena też, przez tych wszystkich komunistów, którzy chcieli zrobić dobrze, a jedynie co to zrobili, że studia kosztują 4 razy więcej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, monetyzowanego filmiku, ale bardzo często już zdemonetyzowanego. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję konserwatystom za to, że wierzą Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Socjaliści, popatrzcie się, co to się stało z komunistami, co oni zrobili z pożyczkami. Przypuszczam, że macie doświadczenie i płacicie te potęgi.